Włącz i zostań z nami. Kochania! Stój! Szereg w lewo! Zwrot! Dwa kroki w tył! Marsz! Spocznij! Syna i Ducha Świętego. Pokój niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Od ponad 1000 lat gromadzimy się w Archikatedrze Wrocławskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, aby przeżywać doroczną uroczystość ku czci świętego patrona naszej archidiecezji, naszego miasta i naszej wrocławskiej katedry. Przychodzimy na to święte miejsce, by Panu Bogu dziękować za otrzymane łaski, przepraszać za zaniedbania i grzechy w życiu osobistym i wspólnotowym i wypraszać potrzebne dary, by tak jak święty Jan Chrzciciel podążać Bożymi drogami i świadczyć o miłości Pana Boga do każdego człowieka. Uroczystej liturgii przewodniczy nasz ksiądz arcybiskup Józef, metropolita wrocławski. Ekscelencje, panie prezydencie, panie przewodniczący, wszyscy zaproszeni goście, drodzy bracia i siostry. Przyłączam się do tych słów powitania i pozdrowienia wypowiedzianych przez proboszcza naszej katedry, której patronuje święty Jan Chrzciciel. To piękny zwyczaj, że każdego roku w uroczystość narodzin tego, który poprzedził przyjście Mesjasza, spotykamy się na wspólnym świętowaniu i że jego osoba jako patrona miasta Wrocławia i Kościoła Wrocławskiego nas jednoczy. Ta uroczystość zawsze przypomina, że każda wspólnota istnieje jako jedność w różnorodności. Tę jedność udaje się nam tworzyć wokół wielkich wartości i ideałów. Ale to świętowanie jest także znakiem, że wspólnoty potrzebują konkretnych ludzi, którzy będą wrażliwiać innych na wartości i ideały. Dlatego cieszę się obecnością każdego, każdej z was, drodzy mieszkańcy Wrocławia, którym została powierzona troska o to miasto. Szczególnie cieszę się z obecności tych, którzy zostali dziś wyróżnieni tytułami honorowych obywateli oraz innymi nagrodami. To wyróżnienie jest bowiem jednocześnie zobowiązaniem do wskazywania swoim życiem na wszystko, co pomaga budować wspólnotę.
za was, byście jak najlepiej wypełniali zadania wiążące się z otrzymanym dziś wyróżnieniem. Za was, byście jak najlepiej wypełniali zadania wiążące się z otrzymanym dziś wyróżnieniem. Do tej modlitwy, bracia i siostry, wszystkich was zapraszam. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. My nazywamy go Janem Chrzcicielem, bardziej na ten aspekt jego misji zwracamy uwagę. Wiemy, że w chrześcijaństwie wschodnim chętni częściej nazywają go Janem Poprzednikiem, zwracając wtedy uwagę na to, że w swojej misji poprzedza przyjście Chrystusa. Ten, który idzie za mną, on chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Tak, misję poprzednika wypowiedział kiedyś święty Jan, przez nas zwany chrzcicielem, i dodał: ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Chrzest duchem i ogniem. W chrzcie Duchem Świętym możemy widzieć podmuch Bożej mocy, podmuch oddzielający w naszym życiu to, co błahe, niepotrzebne, obciążające, to, co możemy nazwać plewami naszego życia, niepotrzebnym, chyba nawet tak, śmieciem, utrudniającym nam realizację naszego powołania. A chrzest ogniem to pozwolenie, by płomień pański spalił nasz grzech, naszą słabość, gnuśność, ospałość, byśmy i w modlitwie, i w czynie starali się przepełnić Ewangelią wrocławską społeczność i nasze miasto. Jest jeszcze i drugi most prowadzący z Ostrowia Tumskiego do miasta. Nosi miano, jakże piękne i bogate, mostu pokoju. Przypomina więc rolę Kościoła w burzliwej historii i w naszym współczesnym, dynamicznym, wrocławskim społeczeństwie. Przypomina, że uczniowie Jana Chrzciciela, którzy stają się uczniami Chrystusa, mają i wskazywać, i sami się stawać pomostem prowadzącym do pokoju. Dlaczego? By w na pewno potrzebnych, zagorzałych debatach i na pewno owocnych, rozgorączkowanych dyskusjach wspólnie dochodzić do porozumienia. Nasze pokolenie dobrze pamięta, że Wrocław dawał świadectwo takiej właśnie postawy i w latach Solidarności, lat 80. I zdajemy sobie sprawę, że Wrocław daje dobre tego świadectwo także i dzisiaj. Coś, pamiętamy dobrze, rok temu mogło wydawać się wyzwaniem przekraczającym nasze siły, ale przecież też od samego początku towarzyszył nam śpiew hymnu Światowych Dni Młodzieży, śpiew modlitwy. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana. On Bogiem miłosiernym jest. Tak chcemy przeżyć dar Światowych Dni Młodzieży, pewnie tam, w Krakowie, bardziej będziemy
odbiorcami, a tu we Wrocławiu bardziej chcemy być tymi, którzy dają zgodnie z tym, co wypowiedział kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II, założyciel tej pięknej idei, można by powiedzieć, inicjator czy pomysłodawca Światowych Dni. Jan Paweł II mówił kiedyś tak w kontekście tego wydarzenia. To młodzi są pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży, bo nie wystarczy odkryć Chrystusa, ale trzeba go nieść innym. Z całą pewnością też dlatego ten wrocławski przystanek został nazwany mianem Galilea. Galilea znana w opisie Pisma Świętego jako miejsce różnorodności. W ten sposób przyjmujemy zapowiedź świętego Jana Poprzednika, który mówił, że po mnie idzie inny, ten, który większy jest ode mnie. W ten sposób służąc bliźniemu, chcemy realizować też jego wezwanie. Trzeba, by ten, który za mną idzie, wzrastał, a ja, abym się umniejszał, a wszystko to po to, by także i na nas spełniło się słowo hymnu Światowych Dni Młodzieży. Odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan Twój Bóg. Módlmy się za gospodarzy Wrocławia, aby z pełnym zaangażowaniem wsłuchiwali się w potrzeby swojej społeczności, a swoim działaniem potrafili dobrze służyć miastu i jego mieszkańcom. Ciebie prosimy. Prośmy za mieszkańców naszego miasta, aby mogli prowadzić życie w pokoju, szacunku i dobrobycie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszej codzienności potrafili miłować Boga i dawać świadectwo o Chrystusie na wzór naszego Patrona. Ciebie prosimy. Abyśmy z radością i oddaniem pełnili dzieła Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. A koncert odbywa się w ramach Dni Wrocławia i Święta Wrocławia, także serdecznie zapraszamy. Koncert rozpoczyna się o godzinie 21. Jutro też na godzinę 14:30 i będziemy oczywiście na bieżąco informować o wyniku Polska-Szwajcaria. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.